Cześć! Witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony Ryoko, a dziś wracamy do przygód dzielnego Seriusama, który walczy z hordą najeźdźców z kosmosu, żeby ochronić naszą ziemię. Dobra, jak widzicie, kupiłem sobie już dodatek, przeszedłem pierwszą misję, drugiej nie miałem ochoty jakoś tak, ale zapowiada się dość ciekawie, są nowe bronie, ale to za jakiś czas. Ostatnio mieliśmy misję Mroczna Narzeczona, to teraz Potęga Ziemi. Standardowo poziom normalny. Mam nową klawiaturę, nie umiem się jeszcze do niej jako tako przyzwyczaić. Miałem problem z klawiszem Windows, bo nie chciał mi minimalizować gry i w ten sposób nie mogłem ustawiać sobie programu OBS Studio. Dodatkowo czekam jeszcze na kartę graficzną, która ma mi przyjść, GTX 1060, i jak widzicie, pewnie za mną fotel Genesis, typowo dla graczy. Też jakoś nie umiem się przyzwyczaić do tego, ale dobra, jedziemy z tym, tak? Przechodzimy tą misję. Widać już wyposażenie pełną parą. Mamy tam zejść, tak? Zapewne tak. Aha, czyli znowu jakieś drzwi do otwarcia. Tutaj też coś do otwarcia. Tutaj też. O, w tym miejscu też. Będzie jeszcze jakiś punkt? Oczywiście. O, tam był jakiś sekret. Ja już to widzę. Ja już to wiem. Dobra, na pewno mamy znaleźć jakieś klucze. Co w tej grze jest, no kurde, no, już wkurzające. Dobra, jest zapisanie. Szczerze, gówno to będę widział. Szukamy najpierw kluczy, tak? Dobra, jest muzyka. Potworki będą. Mam nadzieję, że nie zabiją mnie od razu. Nic o piorunie, praktycznie nic nie widzę. O, tu coś będzie, tu coś będzie. Ja to czuję. Ale dobra, idziemy dalej. Na razie to słabe na mnie idą. Przepraszam za ostatniego mojego streama. Zauważyłem, że były tam jakieś lagi. Aczkolwiek mi płynnie wszystko chodziło. Później dopiero jak sobie obejrzałem, to wyszło, że coś jest nie tak. Wstawiam sobie opcje dźwiękowe, bo pewnie mnie nie słyszycie. Damy sobie wszystko do połowy. Powrót, dobra. I lecimy tu. Nie mogę użyć. Musimy znaleźć klucze. Dobra, jedziemy z nimi. Kto do mnie strzela? Tak nieładnie. No, jeszcze te. Dobra. Okej, jedziemy z tym koksem. Oczywiście, że sobie wezmę armora. Tam sobie biegnie. Ostatnio często oglądam Energika. Naprawdę. Dawno się tak nie uśmiałem. To, co on robi, to jest normalnie czysta poezja. Tutaj też nie wejdę.
Kurde, życie mi będzie potrzebne. A najgorsze jest to, że ja tu praktycznie nic nie widzę. Kurde, ten katar mi tak przeszkadza. Dobra, jest amunicja. O, tam jest jakiś oszołom. Kurde, nie wierzcie się, taki Jezu. Dobra, po nim. Aha. Sery, szyci. Gdzie te klucze mogą być? Ciągle ich słyszę, ciągle ich słyszę. Rzeszą, drom japę. O, mam klucze. Karty dostępu, tak? Teraz chyba będzie gorzej. Dobra, ten leży. Na razie strzelam tylko z tej broni, póki mam jeszcze amunicję. Ciężko, ciężko, nie? Skąd? Really? A ten skąd się tu wziął? Mało HP. Dobra, nie ma tak. Serio. Serio. Dobra, ale wiem, gdzie jest klucz bynajmniej. Zginęłem przez twoją własną nieuwagę. Pierwsze co, lecimy po klucz. To jest najważniejsze. Bo tak będą mnie atakować non-stop. Przepraszam. Dobra, lecimy po ten klucz. Tam sobie chodzi ten pajac z ogonem. Lekka ścinka, ale gra zapisana. Kurde, może zrobimy jeszcze inaczej z tymi ustawieniami. Głośność efektów ustawimy sobie tak, tak żebym ich słyszał. Przeładujemy sobie. Coraz więcej ich jest. No ale... Kto da radę jak nie my? Dobra, po kolei. Nie no, za blisko się wreszcie. Tego wielkiego muszę załatwić w inny sposób. Kurde, ile ich jeszcze będzie?
Muszę przejść gdzieś dalej. Nie mogę tak stać w jednym miejscu, ale wezmę sobie chyba jeszcze... Nie, dobra, nie wezmę życia. Wow. Ale się wyrespił ciekawie. Dobra, leży. Ten leży. Przeładowujemy. W sumie to idziemy na początek, nie? Dobra, mam mało amunicji już w sumie. No wiadomo, jaka broń najlepsza, nie? A też mam mało amunicji do niej, więc mam sobie te życie. Mamy z powrotem 100. No coś już tak dużo ich nie słychać. Idziemy sobie tam. O, muzyka nawet tu stała. Mamy armor. Sam się nie pieprzy z nim. Dobra. Pierwsze odblokowaliśmy. Nie da się zacząć z powrotem. No, bierz, szybko. Szkielety są wkurzające. Wzięliśmy stąd wszystko. Dobra. Wynosimy się stąd. I biegniemy sobie dalej. Tu nic nie ma na pewno. Aczkolwiek może być jakiś sekret. Nie ma. Ale tu coś jest. Zawsze może się przydać. I na pewno się przyda. 55 amunicji, tak? Ciekawe, jaką później będziemy broń nawalać. Idziemy sobie teraz tutaj. No na niego jeszcze starczyło. Kurde. I teraz tutaj będziemy walczyć. Niech tamty się odblokuje. Tamten tam szaleje, na tej pustyni widać. Idziemy po następne. Ten leży.
15 naboi. Dobra, 7. 2. Trzeba iść dalej, trzeba iść dalej. Jak oni drą japę? Dobra, po tobie. I powiem wam szczerze, ten fotel jest tak wygodny, można nawet na nim spać. Naprawdę polecam fotel Nitro firmy Napec Genesis. Coś będzie ciekawego? Pancerz, życie, dobra. Warto widzieć na przyszłość. To sobie ominiemy. O, psiu, psia, lala. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Nie, czy zeskakiwać tu, czy jeszcze iść tam? Gdzie one skaczą? Bo to biegnij, to zaraz będzie. Dobra, jak już tu jesteśmy. Nie zadzieraj same. Dobra, mam armor. Co tu jeszcze będzie ciekawego? O ile coś będzie ciekawego. Jeszcze potrzebne nam dwa klucze. O, rakietki. To mi się podoba. Totalna destrukcja. Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic. W środku coś będzie. I tam chyba gdzieś się znajdował klucz. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek tak. O, jeszcze tablica. Jam jest Ozyrys, no fajnie wiedzieć. Ktoś tu biegnie. No bo mi się wydawało. Dobra. Ostatni element nam brakuje. Skąd wy się bierzecie? Jeszcze? Jeszcze żyłeś? Paskuda. Nie no, serio, powiedzcie mi, skąd oni się biorą. Idziemy dalej. Ja myślę, że go nie widzę. To by mi tak strzela. Dobra, mamy życie. A to ten grubasek.
Wow. To nie jest fajne. Tak się nie bawimy. Dobra, sorry, nie? Zabytki niszczą, nie no, masakra. To jest porażka. Jeszcze jeden klucz nam jest potrzebny, tak? Gdzie go szukać? Dobra, już wiemy. Tutaj. No, otwieraj, ja tu po bronię. To będzie sekret. Dam głowę. Tam gdzieś się musiało dać jakoś wejść. Spróbujemy w ten sposób. Albo i nie. Dobra, gdzie tu było? Dobra, mamy już wszystkie. To musi się tam dać wejść. Jeszcze ona. O, ona mi pomoże tam wejść. Albo i nie. Dobra, leżysz w pasku do. To bym to strzela. Tu strzelaj, w to! To strzelaj, chodź tu. Odezwali to? Co ja będę? Chodź tu! Strzelaj do mnie! On to na pewno rozwalił. Albo ja rozwalę go pierwszy. Dobra, sorry, muszę się ciebie pozbyć. Ja lecę dalej. Nie będziecie mi utrudniać. Tu coś jest. Aha, to będzie tam. Przeładowujemy? Nie. Ty nam biegniesz. Tam jest jeszcze życie. Weźmiemy sobie te życie. I schodzimy w dół, tak? Szanie drabiny. Ja mam swój sposób schodzenia. Dobra, idziemy do tych drzwi. Pyk. Fajne niebieskie światełka, fajnie to zrobili w ogóle. Podoba mi się. Kolejna winda, dobra. Wchodzimy do windy. Nie jedziemy nie wiadomo gdzie, ale jedziemy w dół. O kurde, mało amunicji. No, coś tam już widać. Wygląda jak wielkie miasto. Tak, ogromne miasto. Jak Nowy Jork, no po prostu.
Tam się coś buguje chyba. Wow, a to co? Będziemy musieli chyba iść. Albo nie? A, mamy iść tu. Kurde, takie jakby lekkie déjà vu. Mam chyba drugi jakiś generator włączyć, czy coś w tym stylu. Nie wiem, dokładnie nie pamiętam. Dobra, otwierają się drzwi, nas sam wchodzi i widzi jakąś pewnie piramidę. Tym razem ona nie jest niebieska, tylko pomarańczowa i zapewne to jest ten generator, który też mamy wyłączyć. Ale graficznie naprawdę pięknie to zrobili. Anubis is online. Red plasma as far as the eye can see. Oh my god, the whole time lock is lit up. This gives us a fighting chance. Team Charlie is ready for insertion. And you're going home, soldier. Head outside for extraction. Thanks. I could use a hot meal and a beer. Piwko. Dobra. Teraz będziemy szli do jakiegoś punktu ewakuacji. Oczywiście to nie jest koniec gry, tak? Bo widzieliście, że jeszcze nam poza tym odcinkiem zostaną 3 plus dodatek. To fajnie wygląda. Karuzela. Już nawet słychać potworki. Jesus, Harold Faltermeyer Christ! What now? Tędy chyba nie przejdziemy. Tu mam coś wysadzić. Podoba mi się to. O, ale amunicji. Ciśniemy sobie z dalszej strony. Czekamy, aż tu zejdzie. O! Dobra, teraz powinno być ok. Aha, dobra, pamiętam, co to jest za misja. W dodatku często używam tej broni. Ona jest naprawdę epicka. Póki mam możliwość, to korzystam z tego, tak? Dobra, tu mamy. Jakaś zbugowana tekstura. Może najpierw zrobimy coś takiego. Będziemy rozwalić tylko tą ścianę. Tak chyba będzie bezpieczniej.
Dobra, tam już nic nie mam do rozwalenia, więc rozwalamy tą i tą. Aczkolwiek możemy jeszcze sobie rozwalić tą, tą. I w sumie ta nam nie będzie potrzebna. Więcej. Taka ci to niespodzianka, tak? Sam siebie dobiłem. Dobra. Nie będzie nam potrzebne to. To i to. Jeszcze sobie rozwalimy tą. Kurde, nie trafiłem. Dobra, tą. Jeszcze jakąś. No może ewentualnie tą. Nie będzie ich więcej. Dobra, wysadzamy kolejne. Kurde, znowu nie trafiłem. No patrzcie, nie, masakra. To tu chyba nic nie ma. Aha, mam zero tych. Ładunków C4. Zabrzmiemy sobie i to, i to. Dobra, mamy więcej ładunków C4. Zaraz będzie wszystko wysadzone. Serio? Sam sobie to zrobiłem, dobra. Okej. Chodź tam. Masakra, to trzeba pozbierać. Nie wiem, czy tam coś jest, ale wolę być bezpieczny. W sumie mam iść tak na ukos, bo my startujemy stąd. A to jest pomieszczenie, w sumie taki jeden duży kwadrat z takimi ścianami. A drzwi są tam. Z tego co dobrze pamiętam. Dobra.
Jeszcze coś macie do powiedzenia? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, no i w sumie pięć. Idziemy po nowe. Nie ma tu nikogo? Dziwne. Dobra, raz, dwa, o kurde. Dwa. No nie. Chodź tu, dawaj. Dobra, trzy. Dużo mówię? Raz. Nie, to jest drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I szósty. Dobra. Z tamtymi mniejsza. Za wolno reaguje chyba. Nie lubię tych ciemnych pomieszczeń. Zrobimy coś takiego. Ciekawe, czy wybuchną. Wow. Dobra, mam zero. Idziemy po nowe. Dobrze, że w tej skrzyni się nie kończy, bo to by była dla mnie lipa. Dobra, tu już nic nie ma, tak? Rzucamy tu. Tu. Tutaj. A, już chciałem powiedzieć, zrzuciłem bezbłędnie wszystkie. Paskudy. Coś jeszcze? Kurde, tu nic nie widać i to mnie tak naprawdę boli. Dobra, rzucam dalej. Zapewne jeszcze wrócę się po kolejne ładunki C4. I tak zrobię. Dobra, jak ja, ej, w ogóle nie lubię takich miejsc, bo tu jest za ciemno, tak? Tu nic nie widać. To jest w sumie gra akcja, no kurde, chcieli zrobić chyba z tego horror. Dobra, to już prawie wszystko jest rozwalone. Duży obszar tutaj już oczyściliśmy. Pamiętajcie, dwa razy padłem. Aczkolwiek nie jestem z tego zadowolony.
grubasy. Dobra, po grubasku. Idziemy dalej. O kurde, czemu ja mam zapisy z lagami? Pomocy, help me! Ej, co jest? Ile ich jest? Kurde, za ciemno tu jest, za ciemno. Za ciemno. Tam powinna być inna broń. Dobra, 3. Kurde, ej. Dobra. To już przesada. Chcecie się tak bawić? To macie. Macie gnoje. Jeszcze ktoś? O, życie. Jednak coś się tu uchowało. Tu będzie ta winda, tutaj życia nie będzie. Ale jak widzicie, warto wracać to, co wam wcześniej mówiłem. Dobra, wezmę sobie szczelbę, dobra broń. Coś tu będzie. Aha! Już nie wiem nawet co. Tam też będzie ciemno. Aczkolwiek nie wiem, czy mam tu coś takiego. Sumowcy broni, dobra, ta. Grubasek. Zaraz wam pokażę, jak znajdę, z kim bym się miał bić. Dobra, nie ma tego. Kurde, powrót. W sumie nie wiem, czy jestem gotowy na to. Ale ja już sobie przygotuję. Patrzcie, kogo tu mamy. Jeszcze żyjesz? No właśnie. Big, but I am seriously bad. Są rakietki. Kurde, nie zbiorę ich tak. Kurde, nie wiem dlaczego, ale mój dodatek, który pobrałem sobie z workshopa, nie działa, czyli double jump. Nie wiem właśnie dlaczego. Pobierałem go ostatnio. Tak samo, nie wiem dlaczego nie mam swojego digla. Nie wiem, iść tędy, kurde, chyba jeden kill, nie? Chciałem po rakietki skoczyć. Dobra, nie da się. Ale chyba musi się dać.
Odnalazłem sekret. Odnalazłem sekret. I odblokowałem osiągnięcie w sumie. Na Steamie. To już dzisiaj w sumie drugie. Kurde, jak tutaj jest ciemno. A prędzej bym stąd musiał wskoczyć. Ale dobra, nie będę się w to bawił. Idziemy po prostu dalej. Tu nam coś zaraz pewnie wyskoczy. Teraz z tym sobie pochodzę. Chodźcie tu, chodźcie tu. Teraz już nie podejdziecie, nie? Takie cwane byliście. A tam chyba dalej jakiś grubasek łazi z góry. Non stop, non stop. Czy przyjdziemy tą misję teraz? Nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia, ale tu coś jest. Materiały wybuchowe. Nie wiem, czy mamy iść tu. On jest w sumie za nami. To będzie trochę dłuższa misja, mi się wydaje. No ale patrzcie, patrzcie, co my tu za broń dostaliśmy. Gdzie ona jest? Tutaj, nothing says stopping power like a portable cannon. I to mi się podoba. Teraz gra nabiera sensu. Tu trzeba mieć klucz. Chyba. Powoli, po kolei, dla każdego kul starczy. Panowie, proszę się nie ciśnąć. Jeszcze ktoś? Idą kolejni. O, skąd się tu gdzieś? Ej, przestaje mi się to podobać. To już się przestaje robić fajnie, naprawdę, ej. Koledzy. Dobra.
Odkąd zapisaliśmy grę, teraz gramy normalnie. Ain't nothing says stopping power like a portable cannon. Teraz od razu musimy wziąć minigana. Podejść bliżej, żeby ich wyeliminować stamtąd. Aż tak fajnie wzrost ustawili. Dobra, idziemy, wycofamy się trochę. Zero mam. No, nie powiem, jest do kogo strzelać teraz też. Grubo, grubo się robi. Piąty raz. Ale no kurde, no nie mam pomysłu na to. A nie chcę tej broni marnować. Dobra, zaraz sobie jakoś przyjdziemy. Może najpierw od tego zacznę. Uff. Ciężko, ciężko. 5 razy paść. Sekret tutaj naleziony w szybki sposób. Ej, ale nie mogę? Ale wiem, gdzie to jest. Dobra. Spróbujemy trzymać ich na dystans. Grubo, grubo się robi.
kolei, po kolei. Teraz możemy machine-gana użyć. Dobra, muzyczka już stała, tak? Jak muzyczka już stała, możemy iść sobie po amunicję. Wszystko co tutaj jeszcze mamy. Zapis gry. W dość ciekawym miejscu. Ale lepsze to niż nic, prawda? Ja już wiem co tutaj będzie. Więc wolę się przygotować. O, nie ma. Aczkolwiek będzie tu. Tak mi się wydaje. Też nie ma. Gdzie może być? Nie o tego mi chodziło. O, jest! Próbujemy na nim nową broń. Nie działa na niego? Działa! Dobra, mamy go. Tutaj mam 22 kule. Nie chcę tego jakoś zmarnować. Przyładujemy sobie każdą broń. Kurde, nie da się otworzyć. To naokoło. Ciśniem naokoło, ciśniem. Ile mam tego? 10. Za 4, dobra. Pamiętajcie, ładujcie w tej grze wtedy, kiedy możecie. Naprawdę. Szczerze? Gówno widać w tej grze, nie? Teraz w tej misji akurat. Wow, wow, wow. Totalne destroyery. Ale wstęp to widzę. Trzeba oszczędnie używać amunicji i rozsądnie.
dzięki za pomoc. Rakietki. Dobra, zbieramy sobie życie, amunicję, wiadomo, standardowo. Nie może nic zostać przecież, prawda? Dobra, tu byliśmy. Pancerz mamy w sumie. Im bliżej końca w sumie, tym trudniej, jak w każdej grze, to wiadomo. No nie przesadzacie z tym. To na niego nie działa. Ale to już tak. Dobra, jesteśmy w punkcie wyjścia tak naprawdę. Zmienimy sobie znowu broń. Póki możemy, korzystajmy jeszcze z shotguna. Weźmy sobie życie, bo zauważyłem, że mamy mało. Przepraszam. Kamizelka. Widzicie, kamizelka, dobra. Z tymi dwoma powinniśmy sobie poradzić w ten sposób. Coś nie pykło. Ja sobie jeszcze z chęcią pozwiedzam. Tu nie ma nic. Trzeba by na pewno. Musi coś być. No jest. Ta amunicja się nam nie przydaje na razie. Kurde, pancerz zostawiłem. Kurde, lipa. Dobra, wrócimy po tamtą amunicję, nie? Nic się nie zmarnuje. Dobra. Tu jeszcze jest przejście. Tutaj nic nie ma. To tu tam tu też będzie? Nie, nie ma. No okej, lecimy dalej. Lecimy dalej.
Dobra, punkt zapisu. Jestem ciekaw, co tu będzie, bo nie pamiętam. To by nic trudnego. Skorpiony. Dużo skorpionów. Dobra, nie ma to jak dobra broń. Ło, już od tyłu. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nie ma was. Jeszcze ona. Gdzie ona jest? Kurde, nie umiem trafić. Dobra, wrócimy tam po życie. Kamizelka. Pokaż się. Ciężko, ciężko tu jest. Kurde. Naprawdę trudno, trudno się w nią strzela. Chyba są dwie nawet. Tyle chyba mogę powiedzieć, że są dwie. Ona jest nade mną. Dobra, jedna leży. Wow, w fajnym miejscu jestem. Kurde, trudno wycelować. Ja chcę tam wejść. Zauważyłem, że te odcinki są coraz dłuższe. Coraz trudniejsza misja. Kurde, ciężko się myszką rusza. Właśnie dostałem komunikat ze strony łowcy gry. Łowcy gier. Że w Biedronce są nowe promocje na gry od 18. Tylko ostatnio byłem zawiedziony, ponieważ byłem w Biedronce i nie było żadnych gier, które mogłem sobie kupić, ponieważ ich tam w ogóle nie było, a miały być. Może akurat do mojej Biedronki nie dotarły. Ale warto kupować na promocjach, no na przykład no grę, którą kupicie w Biedronce za dychacza, to na stronie internetowej zapłacilibyście 7 razy tyle, tak? Nie oszukujmy się, najlepiej chyba kupować właśnie na promocjach. Praktycznie ja tak robię. I dla mnie to jest chyba najlepsze, co może być. Aha, dobra. Teraz to dopiero będzie rozwałka.
Zobaczymy, czy tutaj sekretu nie ma żadnego. Ale chyba raczej nie będzie. Tam są jakieś klucze. A jak tam przejść? Nie mam pojęcia, aby. O, spadłem. Z tamtej strony prędzej. Tak, chyba bardziej z tamtej strony się tam będzie dał wejść, albo tędy. Sekretny klucz, ale do czego on jest, to ja nie mam pojęcia. W tej grze są same jakieś klucze. Dobra, przechodzimy tu. Sam, there's a warship tearing up your area. Your extraction can't land now. Leave it to me. Sam, it's too big. You can't just... It's okay. We're old pals. Czyli znowu będę walczył z statkiem kosmicznym. Cudownie. Tym razem go mam chyba zniszczyć. Stop the foreplay and get serious. Wow, 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 ile ich to jest? Widzę, że dużo. Aha, super. Super. Sześć HP? Ja sobie mam poradzić, tak? Ja sobie mam poradzić z tyloma HP. Super, normalnie, ej. Jeden HP, no dobra. Robimy klacza, jak w sensie. Wyjmujemy ciężki arsenał. Dobra ta broń. Sam siebie zabiłem. Normalnie genialny jestem, tak? Dobra, kryjemy się gdzieś. Tą poczwarę ubijamy. Tą tak samo. Stop the foreplay and get serious. Kurde, normalnie podoba mi się ta broń.
on to nadszedł? Twórcy gry te sobie mogli darować. Dobra. Jest życie. Zabrać życie. Dobra, tu mam życie, tu mam życie. Tu mam życie. Trochę za mną ich biegnie. Skitram się może tu. O, dzięki. No, super. Czterdzieści jeden HP. Nie żył. Siódmy raz paść. Porażka. Kidram się tam gdzieś. Na dzień dobry z tą bronią. Stop the foreplay and get serious. Nawalamy, nawalamy, uhuhu. Jeszcze? Hello? Aha, dobra. Mm.
Dobra. Jeszcze te. O kurde. Jeszcze jeden. No kurde, daj się spokój, nie? Ludzie. Dobra, ale póki co, kurde, jeszcze aż tak dużo, że to... Nie, jeszcze ta. Przez nią padnę, nie? Co za szmata. No. No to wszystko przez tą babę, nie? Play and get serious. Whoa, 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 whoa. Oh, I never saw you. Masakra. Nie dość, że muszę przeładować. Wziąć amunicję. Rozwalić tych tam. Najważniejsze życie. To teraz jest amunicja. Teraz się muszę iść gdzieś schitrać, bo zaraz przyjdzie ta baba. Ale widzę ich coraz mniej. Wow, 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 wow. Zapomniałem o nim. Mogłem od razu w niego strzelać. Ale no, kurde, i zupełnie nie zapomniałem. Kurde, gdzie by się tu skapić, dobra. Tu może.
foreplay and get serious. To jest już chyba 8 raz odpadłem. Dobra, pojawiły się te duże. This is getting serious. Tym się najpierw może zajmiemy. Kurde. Przydałoby się życie. Jak trzeba, to trzeba. Kurde, on jeszcze żyje? O, jeszcze ta broń nie widziała. This is getting too serious. Jeszcze ta. Ale się trochę tutaj uspokoiło, widzę. Dobra.
Dobra, je, już nie ma. Normalnie survival jak i do tego jeszcze punkt zapisu. Ciekawe co będzie teraz. Pięknie. Super. Który teraz? Uważać na te lasery. Wow. W sumie dawno nie było tych pojazdów, co nie? Ho. Ale to niszczy też ich, co jest szczęście. Prawie. Kurde, coraz więcej tych laserów, nie? Wow, ale było blisko. Kurde, z tamtej strony, no. Dzięki, że załatwiasz swoich. Uciekamy. Podejść tak, niestety. Pokonane. Teraz chyba nie powinien się nikt wyrespić. Mam taką nadzieję. Aha, pięknie! Statek obcych został rozwalony. No trochę się nad tym pomyśliłem, tak?
motherfucker, tell me how my planet tastes. Kurde, i dużo mi tego, że zostało tutaj w sumie. Przeszliśmy kolejną misję bodajże. Mam takie przeczucie. Hellfire, I figured these guys were a little rough for you, so I went ahead and cleared you an LZ. This ain't Hellfire, but I do look pretty good in heels. Save the fashion show. Just get me the fuck out of here. Tak, przeszliśmy kolejną misję. Tym, którzy oglądali, dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że się podobał filmik. Zostawcie łapkę w górę, bo nawet nie wiecie, jak to inspiruje do dalszego nagrywania. Wiem, że czasem mało mówię. Jestem nowym youtuberem, więc staram się mówić jak najwięcej, aczkolwiek nie zawsze mi to wychodzi. Zazwyczaj mówię na początku filmu dużo i pod koniec filmiku dużo, a nie w trakcie gry. Tak, ten środek muszę jeszcze dopracować, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, ale jak na razie żegnam się z wami i do następnego odcinka. Trzymajcie się serdecznie, cześć!